Otwarty mikrofon, Radio Opole. Katarzyna Czochara, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Mamy w piątek posiedzenie Sejmu, to będzie takie jedyne w sierpniu i chyba takie wakacyjne trochę, prawda? Bo następne w połowie września. No tak, wakacyjne, ale to nie oznacza, że nie będziemy pracować. No, natomiast w okresie tym wakacyjnym, tak jak najbardziej, natomiast ogólna sytuacja sprawia, że jednak jest potrzeba, żebyśmy ponownie spotkali się w Sejmie i uchwalili bardzo ważne sprawy, bardzo ważne ustawy, między innymi dodatek dla tych osób, które ogrzewają swoje domostwa. No właśnie, sytuacja jest dość trudna pod względem finansowym, ale też pojawiają się pytania o dostępność węgla. Państwo zapewniają, że ten węgiel będzie i że no wtedy to finansowanie będzie miało sens tak naprawdę. No tak, oczywiście, że ten węgiel będzie. Ja też wielokrotnie, wielu, naprawdę w bardzo wielu rozmowach, bo nieustannie ten temat jest poruszany, przypominam mieszkańcom Opolszczyzny i nie tylko, że tak naprawdę na dzień dzisiejszy my tutaj na Opolszczyźnie i w ogóle w Polsce zużywamy tego surowca o wiele mniej, jak kilka lat temu. Ja pragnę przypomnieć bardzo ważny element, który też nałożyła na nas Unia Europejska, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. I tu oczywiście mam na myśli fotowoltaika, ale też w pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości został wprowadzony, ja osobiście uważam, że bardzo dobry, na czasie jak najbardziej, program Czyste Powietrze, w ramach którego można było również starać się o dofinansowanie na zmianę źródeł ogrzewania. I dzisiaj tak naprawdę bardzo dużo domostw, zwłaszcza tych nowo wybudowanych, ale nie tylko, bo też przecież wiem, że te domy, które powiedzmy ileś tam lat temu zostały wybudowane, zmienione zostały źródła ciepła na pompy ciepła, czy też fotowoltaika, bo są takie domostwa, które ogrzewane są energią elektryczną, no są też takie, które ogrzewane są gazem. Tak naprawdę tego węgla na dzień dzisiejszy zużywamy o wiele mniej, jak ileś tam lat do tyłu, kilka lat do tyłu. Z danych, jakie, takich twardych danych, na dzień dzisiejszy Polska, jeśli chodzi o te źródła odnawialne, ma na poziomie ponad 20%. No wiadomo, że ta sytuacja związana z wojną na Ukrainie, wprowadzone embargo na węgiel z Rosji spowodowała to, że gdzieś tam pojawiły się różnego typu informacje na stronach internetowych, nie wiem nawet na jakich, ja tego osobiście nie czytam i też odradzam. I wywołany został taki po prostu ogólnospołeczny strach, chaos i wielu osobom wydaje się, że tego węgla nie będzie. Rzeczywiście przeciążone są serwery, te, na których można kupić bezpośrednio z kopalni węgiel po takiej normalnej, że tak powiem, cenie, ale ja myślę, że będzie ta sama sytuacja z węglem, jak mieliśmy na początku, kiedy wybuchła wojna, kiedy to też gdzieś pojawiły się różnego typu informacje z tym, że nie będzie paliwa, bo jest wojna i masowo wszyscy hurra na tankowanie. Doprowadziło to do takiej sytuacji, że przez pewien moment rzeczywiście tego paliwa nie było. Pamięta pani i zapewne radiosłuchacze też pamiętają. Kolejny jak gdyby taki element tego takiego wprowadzania poprzez różne właśnie strony internetowe strachu, chaosu, no to były też środki finansowe, które były w bankomatach, no też masowo wiele osób pobierało te pieniądze, bo też poszły informacje, nie wiem gdzie, skąd. Można się domyśleć, że nie będzie pieniędzy, no i w pewnym momencie nie było gotówki w bankomatach i wręcz zostały wprowadzone limity, dlatego że też mieszkańcy przed strachem, przed tą taką wielką obawą, że tych pieniędzy nie będzie wyciągane. Dzisiaj, dziś... Cukier jeszcze teraz takie zamieszanie teraz było. Teraz znowu z cukrem. Jakiś element paniki jest. No powiem, no...
No cóż, ten cukier zawsze w okresie wakacyjnym, bynajmniej ja tak wiem, że, bo sama też jeszcze powiedzmy, mam taki tradycyjny styl prowadzenia domu i sama przygotowuję jakieś soki, kompoty. To naturalne, zdrowe, jak najbardziej do tego jest potrzebny cukier i tego cukru też więcej zawsze. Zawsze od lat, od niepamiętnych lat tego cukru zawsze był jak gdyby no, większe zużycie. No i myślę, że to też jest ten powód. Być może jeszcze są inne, bo powiem szczerze, że ja u siebie w Moszczance idę, kupuję, mamy dwa sklepy, idę, kupuję cukier bez problemu. Ja staram się korzystać z takich małych, czyli tak zwany patriotyzm lokalny, gospodarczy. Ja nie mam problemu z zakupem podstawowych artykułów spożywczych, podstawowych, bo wiadomo, że są artykuły, po które jeżdżę do Prudnika, ale to też korzystam z takich małych sklepików. Słyszałam, że są takie sytuacje w tych dużych sklepach, tych dyskontach, marketach. Można się domyślić, jaki jest tego powód. Nie wiem, czy tam gdzieś na magazynie nie jest ten cukier. Ja nie wiem. No taka jakaś... Ale mówię jeszcze raz, że ten cukier w takich małych sklepikach, prywatnych sklepikach jest. Można spokojnie, bez problemu taki cukier zakupić. I jestem przekonana, naprawdę jestem przekonana, że będzie taka sama sytuacja z węglem. Teraz jest po prostu przeogromny boom na węgiel, tak jak był przeogromny boom na paliwo i na te pieniądze z bankomatów. No sam, doprowadziło to do tego stanu podobnego teraz z węglem. No i no niestety te ceny teraz tak są bardzo mocno windowane do góry. I ja bym chciała jednak uspokoić. Sejm już przegłosował ustawę o dopłatach do węgla, ale teraz ma być taki jakby dodatek dla tych, którzy opalają innym paliwem. Jak rozumiem, tutaj Prawo i Sprawiedliwość będzie za tym optować. No, oczywiście, że tak, bo to jest też bardzo ważny element. Jest wiele osób, które opalają chociażby swoje domostwa właśnie gazem, też opałem, olejem, przepraszam, tym takim właśnie... Pelet, biomasa też. Tak, tych źródeł ciepła jest tak naprawdę dużo i to znowu potwierdza, tak, że tego jednak węgla nie zużywamy tyle, ile kiedyś. To znowu potwierdza tą sytuację, że ta panika i strach jest naprawdę niepotrzebna i ona powoduje właśnie blokowanie tych serwerów i całej reszty. Naprawdę. No i uważam, że to, co będzie w tej ustawie, ten dodatek będzie bardzo, bardzo korzystny. Ja jeszcze też podkreślę, że jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości w tej ciężkiej sytuacji, bo naprawdę druga kadencja jest dla nas bardzo ciężka ze względu na w pierwszej kolejności pandemia. Były wprowadzane ogólnoeuropejskie i też światowe lockdowny. Z tego powodu ta gospodarka, która bardzo w szybkim tempie rozwijała się w naszym kraju, byliśmy też podawani przez Eurostat, że ta nasza gospodarka idzie w znakomitym tempie. No jednak to spowodowało spowolnienie, chociaż też ja też pragnę podkreślić, że pomimo lockdownu, pomimo wojny na Ukrainie, tej całej sytuacji złej, proszę zwrócić uwagę, że stopa bezrobocia jest bardzo niska i to są właśnie działania rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego i całej ekipy rządzącej. Też nie chcę się absolutnie i nie zgodzę się z tym, co mówi opozycja na temat inflacji, że tu są podejmowane złe decyzje. To są bardzo dobre decyzje podejmowane. Z jednej strony stopa procentowa jest podnoszona, ale z drugiej strony też proszę zauważyć, że mamy wprowadzone te wakacje kredytowe i to jest bardzo duże odciążenie portfela Polaka, który na dzień dzisiejszy spłaca kredyt hipoteczny czy też inny. Ja pragnę zauważyć, że są takie kraje w Europie, w których inflacja jest na poziomie 70%, a nawet 80%, prawda? Turcja. Turcja chociażby, ale to nie tylko Turcja, to są też jeszcze inne kraje, również kraje Unii Europejskiej. Także naprawdę działania rządu są jak najbardziej skuteczne. Staramy się nieustannie
bo ta sytuacja, która na dzień dzisiejszy jest, ona jest bardzo, też pragnę zauważyć, dynamiczna i nie da się jak gdyby wprowadzać pewnych rozwiązań ustawowych czy innych z dużym wyprzedzeniem czasu, bo dzisiaj jest tak, jutro, pojutrze już jest inaczej i trzeba w ramach tych sytuacji reagować. I ta reakcja jest, bo tak jak mówiłam, to pokazuje chociażby tą sytuację, którą mamy w postaci bezrobocia, pomimo tego, że też mamy wielu uchodźców z Ukrainy i też potężne wsparcie, jakie rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał. Jednak też potrafimy przeciwdziałać tym wszystkim innym czynnikom negatywnym, które wpływają na no, taką niestabilizację. Bezpieczeństwo no, energetyczne czy inne. Powiedziała Pani o wakacjach kredytowych, to też jest nasz temat dzisiejszy. No właśnie, Pan Premier już w tych pierwszych dniach powiedział o dużym zainteresowaniu tym rozwiązaniem, więc widać, że to było potrzebne, no bo niektórych bardzo zabolały te wzrastające raty kredytów. No tak, to jest też normalne. Tak jak powiedziałam, to ja naprawdę jestem niezmiernie wdzięczna, jestem też dumna z takich działań. Nawet powiem szczerze, że wczoraj wieczorem niestety tak czasami bywa, że nawet do mojego prywatnego domu przychodzą osoby w ramach też jakichś powiedzmy... W ramach dyżuru poselskiego i też pojawiła się osoba, która poprosiła o pomoc, bo chciałaby też skorzystać z tych wakacji kredytowych. No i to naprawdę jest dobre. To jest naprawdę dobre w tym roku 4 miesiące wakacji kredytowych, w przyszłym roku też 4 miesiące tych wakacji kredytowych. No niestety słyszałam, że w wielu sytuacjach nie idzie to tak, jak powinno iść, jeśli chodzi o banki, tak? Troszeczkę przekazywane są może nieprawdziwe informacje, natomiast tutaj naprawdę nie ma żadnych obaw i zachęcam wszystkich tych, którzy mają kredyty, którzy mają bardzo wysokie teraz raty, żeby z tych wakacji kredytowych korzystać. Myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z wakacji kredytowych, ale to nie tak, żeby po prostu nie płacić nic, tylko nadpłacić sobie jak gdyby kapitał. Albo też poduszkę taką finansową sobie zrobić, bo trudne czasy mamy, więc... Bo można w tych, oczywiście te osoby, które będą miały taką... Ekonomiści zalecają, żeby nadpłacić kredyt na przykład. Dokładnie, bo wtedy nie mamy tych odsetek. My możemy sobie spłacamy wtedy... ten kapitał. Spłacamy sam kapitał i możemy sobie troszeczkę tego kredytu nadpłacić. Myślę, że to jest bardzo dobre i te osoby, które mają taką możliwość, bo zapewne jakaś tam określona liczba osób z tego nie będzie mogła skorzystać tak, żeby w ogóle nadpłacać kredyt, ale to jest bardzo dobre rozwiązanie i bardzo duża pomoc. No i kolejna rzecz, no to przedłużona tarcza, tak? Tarcza antyinflacyjna do końca roku. No to są naprawdę działania bardzo mocne, wspierające mieszkańców, wspierające też polską gospodarkę. I ja osobiście uważam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, to jest naprawdę jedyny i najlepszy rząd na te trudne czasy. Naprawdę najlepszy rząd. To jeszcze co do wakacji, pani poseł, bo opozycja ma troszeczkę inne zdanie. Mam tutaj taki cytat z pani Katarzyny Lubnauer, która jest posłanką Koalicji Obywatelskiej i mówi tak. Wakacje jak to wakacje kiedyś się kończą i najczęściej, ponieważ Polacy mają zwykle kredyty właściwie do emerytury, to się okaże, że na emeryturze, kiedy ich dochody będą znacznie, znacznie niższe, będzie trzeba te 8 rat zapłacić. No cóż, no opozycja jak to opozycja, to jest jej takie niepisane prawo, żeby krytykować. Tylko ja bym w takim razie poprosiła panią Kasię Lubnauer, z którą też tak się składa, że pracuje w jednej z komisji, by jednak porozmawiała z Polakami i zapytała się o ich zdanie, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie. Oczywiście, że ten kredyt, jak powiedzmy tych 8 miesięcy nie będziemy spłacać, tak, to trzeba będzie go spłacić. Tylko ja osobiście
wierzę i ufam w to, że ta sytuacja, która jest dzisiaj, związana z wojną na Ukrainie, że ta wojna wreszcie w pewnym momencie się zakończy i ta nastąpi też stabilizacja. Mhm. Stabilizacja również na tych rynkach finansowych. To spowoduje, że te wysokie stopy procentowe będą też automatycznie niższe. Na dzień dzisiejszy jest taka potrzeba. I jest taka potrzeba i została ta potrzeba spełniona. Mhm. Tyle mam do powiedzenia. A jeśli chodzi o zarobki, to też proszę zauważyć, że w przeciągu kilku lat, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, te zarobki zostały w bardzo dużym stopniu zwiększone, podniesione. Mam tu na myśli najniższą... Minimalne wynagrodzenie. Oczywiście, minimalne wynagrodzenie. No, na dzień dzisiejszy jest to ponad 3000, kiedy myśmy jako Prawo i Sprawiedliwość objęli władzę, no te zarobki na rękę były 1200 zł z groszem. A w przyszłym roku zdaje się ta podwyżka będzie dwukrotna, to znaczy Tak. Tak samo dwa razy. Powiem tak, tak samo jest ta stawka godzinowa, prawda? Była chyba niecałe 6 zł, czy 6 zł z jakimiś tam groszami. Dzisiaj jest to kwota prawie 20 zł na godzinę, także również były nieustannie wprowadzane podwyżki dla różnych grup społecznych. Ja też od wielu osób słyszę, naprawdę od wielu, od policjantów, od wszystkich służb mundurowych, służba więzienna, straż pożarna, celnicy, że takich podwyżek, jakie mają za rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie mogli o nich ani przez moment pomarzyć za rządów Platformy Obywatelskiej, bo wtedy nie było kompletnie nic. Całkowicie praktycznie była zamrożona strefa ta i nie było podwyżek, także jednak naprawdę zarówno działamy w zakresie bezpieczeństwa finansowego Polaków, czyli podnoszenia tych płac. Z drugiej strony wspieramy polską gospodarkę, zwłaszcza tych małych przedsiębiorców, bo ja też pragnę zauważyć, że takie wsparcie, jak dostali właśnie nasi polscy przedsiębiorcy w okresie pandemii, to na dzień dzisiejszy pozwoliło na to, że tak naprawdę zostały zachowane miejsca pracy. Dlaczego chociażby w Turcji jest taka sytuacja, jaka jest? Dlatego, że tam i w wielu innych krajach nie były wprowadzane takie rozwiązania. To, można było powiedzieć, pozwoliło tym podmiotom gospodarczym, również branża turystyczna, która ucierpiała bardzo mocno. Dzisiaj, można powiedzieć, łapie oddech, tak? Bo jednak zainteresowanie turystyką czasami czy jakimiś pobytami krótkimi, weekendowymi jest bardzo dużo. Bardzo łatwo to można sprawdzić, zadzwonić i zapytać o wolne terminy w hotelach czy w pensjonatach nad morzem, w górach. Naprawdę jest bardzo duże zainteresowanie i to też pokazuje, no, że ten poziom życia w Polsce jest utrzymane na pewnym poziomie. Pani poseł, tak zaczęłam od wakacji, tego posiedzenia Sejmu, które będzie teraz w piątek, więc trochę jeszcze o te wakacje podpytam. Prezes Prawa i Sprawiedliwości kończy objazd po kraju i tak chyba dał do zrozumienia, że udaje się na urlop. Mhm. Niektórzy byli trochę zaskoczeni. Dlaczego? Ja nie rozumiem, czy prezesowi nie należy się urlop? To naprawdę jest człowiek, który, ja to wiem, pracuje 16-18 godzin dzień w dzień. Oprócz tego teraz, powiedzmy, dochodzą weekendy, objazdy. I proszę mi wierzyć, że ta praca, wbrew temu, co wiele osób mówi, że w ogóle posłowie to darmo zjady, że nic nie robią. Nie, szanowni państwo, to naprawdę jest ciężka praca. Praca taka, która wymaga dużego poświęcenia ze względu na to, że też, powiedzmy, mamy te obowiązki w święta, w weekendy i staramy się te swoje obowiązki sumiennie wypełniać. Jest praca w biurze, jest praca w regionie, jest praca w Sejmie, jest praca w komisjach. To naprawdę jest mnóstwo tego i ja uważam, że jak najbardziej, zwłaszcza panu prezesowi, jak najbardziej. Życzę naprawdę
naprawdę wyciszenia, spokoju i takiego relaksu, nabrania sił, żeby na jesień znowu ruszyć mocno. Bo na pewno pani poseł widziała, była taka sytuacja, w której jechały samochody, był tam prezes, było też kilku innych polityków, no i zostało auto obrzucone jajkami. No i też złośliwi mówią, że o, prezes idzie na urlop, przerywa objazd, bo się jakby zderzył z rzeczywistością i z tym gniewem ludu. Nie, na pewno prezes takich rzeczy się nie obawia. Zresztą nie tylko prezes, pan prezes Jarosław Kaczyński, to też pan premier, czy ministrowie, pan minister Przemysław Czarnek. Wiadomo, że są ludzie, którzy potrafią wyrazić swoje poglądy w normalny, kulturalny sposób. Są też osoby, które, nie wiem, mają chyba bardzo duże naładowanie negatywnych emocji i nie wiedzą, w jaki sposób wyrazić swoje opinie i emocje i zachowują się w ten sposób. Na pewno to nie jest powód, absolutnie powód tego, że pan prezes idzie teraz na urlop. Nie. Szanowni państwo, nie. Na pewno pan prezes będzie w dalszym ciągu realizować objazd po Polsce i na pewno też zawita na Opolszczyznę. O! Mhm. Jeszcze w wakacje, czy po wakacjach? Nie. Po wakacjach. Jeśli chodzi w ogóle o objazdy, to tak jak gdyby ten sierpień troszeczkę będzie takim miesiącem urlopowym. Czyli jak rozumiem, trwają też przygotowania do tego, aby po wakacjach ruszyć z kopyta i ten objazd polityków będzie kontynuowany. Mhm. W pani okręgu również coś będzie się działo? Ja mam taką nadzieję, że będzie. Ja mam nadzieję. I takie są też oczekiwania. Bo ja powiem tak właśnie z perspektywy tych ostatnich spotkań z panią marszałek Elżbietą Witek, czy też z panem ministrem Czarnkiem. Naprawdę bardzo duże było zainteresowanie, ogromne. Zarówno w sala w Nysie była pełniusieńka. Około 300 osób na tej sali uczestniczyło w spotkaniu. Pani marszałek absolutnie nie obawiała się nikogo, nie obawiała się żadnych otwartych pytań. Schodziła do mieszkańców powiatu nyskiego i nie tylko, bo pewnie tam było wiele osób też z innych stron. Rozmawiała, odpowiadała. Nie inaczej wyglądała sytuacja z panem ministrem. W Brzegu też było bardzo dużo ludzi. Były otwarte pytania przy kamerach, także kamery to wszystko nagrywały. Była również też telewizja wiadoma, TVN, bardzo skrupulatnie to, że tak powiem, śledziła. I były pytania naprawdę takie, jakie ktoś chciał zadać. Rozumie pani? Tam nie było żadnych ograniczeń, każdy pytał i pan minister, znaczy się, może nie do końca każdy, ale ileś tam osób, które chciały, które zgłaszały chęć zadania pytania, to były, miały taką możliwość. I pan minister odpowiadał. Pani poseł, po tym posiedzeniu Sejmu wakacje, urlop, jak rozumiem, wyjazd jakiś? No, chyba raczej nie, dlatego że jednak w jakimś tam pewnie stopniu te wakacje od Sejmu to tak, ale natomiast tej pracy w regionie jest dużo. Teraz, bo to też chciałam podpytać, czy w regionie. Powiem, teraz zwłaszcza po tych zmianach funkcjonowania naszej partii, wiadomo, że jest teraz nas trzech pełnomocników na określone okręgi. Mamy też nałożone pewne zadania, no, z których ja, ale też wiem, że pozostałe osoby, zarówno pani poseł Wioletta Proska, jak pan wojewoda opolski Sławomir Kłosowski, no, pragną to zrealizować w tym najbliższym okresie, dlatego to, no, to nie będą... Chwilę to... oddechu, ale od pracy w regionie nie. Nie. To na pewno to nie będzie taki typowy urlop, jak to mają inne osoby, kiedy powiedzmy zamykają drzwi swojego biura, czy zakładu, czy czegokolwiek sklepu. Wyłączają telefon i Wyłączają telefon i nie ma. Nie, to tutaj absolutnie nie ma takiej możliwości. No, oprócz tego powiem tak, no, są takie, bynajmniej ja mam tak, są takie sytuacje, kiedy po prostu pojawiają się jakieś tam nagłe sprawy, nagłe problemy, ale mówię tutaj też o ludzkich sprawach, ludzkich problemach. Dzwonią takie osoby i ja osobiście nie patrzę na to, że jest urlop. Jeżeli jest coś bardzo pilnego,
to natychmiast tą sprawą się zajmuję. A takich spraw jest mnóstwo. Nawet wczoraj miałam takie telefony, bardzo ważne. Po rozmowie doszłam do wniosku, że pewnie takich spraw pojawi się być może więcej. Był pani poseł chyba ciężko z urlopem takim zupełnym. Nie ma. Nie ma telefony, nawet wizyty w domu. Ale to wiadomo, że to już są osoby bardziej takie zaprzyjaźnione. Troszkę bardziej się znajome, tak. To prawda. Pani poseł, dziękuję w takim razie. Może się jednak uda te parę dni oddechu gdzieś tam złapać. A to myślę, że na pewno. No cóż, ja w takim razie, korzystając z okazji, chciałabym życzyć wszystkim tym, którzy mają ten miesiąc sierpień urlopowy, życzyć takich naprawdę bardzo udanych wakacji, udanego urlopu. Ja również życzę, też się dołączę. A co? Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Katarzyna Czochara, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była z nami. Otwarty mikrofon, Radio Opole.